Najwyraźniej widzowie wolą Helenę Wondraczkową śpiewającą niż tańczącą. I dlatego dziś w naszym programie Helena tylko zaśpiewa. W grze pozostało już 8 par. Nowe tańce, nowe wyzwania, nowe nadzieje, ale decyzja po staremu należy do Was. Kto zatańczy dziś po raz ostatni? Ze studia TVN na żywo Taniec z Gwiazdami. Dobry wieczór. To był oczywiście nasz ulubiony zespół Hot Gossip, Colina Jamesa, wspierany przez grupę bębniarzy Ritmo Delia. A dzisiaj nareszcie samba, na którą tak strasznie czekałem. No ja właśnie widzę, co się dzieje. Jak tańczyłeś w konkursie, wystąpiłeś jako instruktor samby. A no właśnie. Powrót samby instruktora 2. To dobry tytuł na film. Może taki zagrasz, ale zupełnie z innej bajki. Podobno nikt nie chce debatować w niedzielę, o, żebyśmy nie robili niepotrzebnej konkurencji. To taki telewizyjny savoir-vivre. Ładnie. Ja powiem, powiedziałem specjalnie po francusku, żeby pokazać Państwu, że też znam ten język. Dziękuję bardzo. Ale jak tak dalej pójdzie, to może za tydzień przełożą nawet wybory, bo my nie zamierzamy rezygnować ze spotkania z Państwem. Ale mówiąc zupełnie poważnie, w przyszłą niedzielę widzimy się oczywiście, tyle że o godzinie, uwaga, 21. A od niedawna na konkursach tańca towarzyskiego, a dzisiaj po raz pierwszy w naszym programie. American Smooth, czyli amerykańska interpretacja foxtrota. A do tego wspomniana ognista samba i Helena Wondraczkowa, która tym razem dla nas zaśpiewa. Będzie gorąco. Czas najwyższy na nasze gwiazdy. Para numer jeden to aktorka Daria Widawska i jej partner Robert Kochanek. Para numer dwa to aktor Jacek Kawalec i jego partnerka Blanka Winiarska. Para numer 4 to aktor Mateusz Damięcki i jego partnerka Ewa Szabatin. Para numer 5 to piosenkarka Isis G i jej partner Żora Koroliow. Para numer 6 to dziennikarz satyry Rafał Bryndal i jego partnerka Magdalena Soszyńska-Mikno.
Para numer 10 to poseł na Sejm RP Krzysztof Bosak i jego partnerka Kamila Kajak. Para numer 11 to aktorka Anna Guzik i jej partner Łukasz Czarnecki. Para numer 13 to piosenkarka Justyna Steczkowska i jej partner Stefano Terracino. A teraz, proszę Państwa, Szymon Tomuś! Kto, przepraszam? Przepraszam, na co? Tomek Szymuś i jego orkiestra. Oraz czterej jeźdźcy apokalipsy. No wiesz, powiedziałbym raczej trzej jeźdźcy. I jeden literat. Ale dlaczego literat? No to nie słyszałeś, że Piotr Galiński teraz tańczy z garami? Naprawdę? Ale gdzie? W księgarni. Taką książkę napisał. Piotr Galiński! Tańcząc z garami! Zbigniew Wodecki! Iwona Pawlowicz! Piotrusiu, chyba o kimś zapomniałeś. A właśnie, że nie zapomniałem, proszę Państwa, Beata Tyszkiewicz, która ma dzisiaj imieniny! To również nasi jurorzy zdecydują o tym, która z par zatańczy dzisiaj dla nas, niestety, po raz ostatni. Fundatorem nagrody dla pary, która dzisiaj opuści program, jest firma Apart. Apart. Z miłości do piękna. Ewie Szabatin mówi, że jest jego miłością. Jedną z wielu. Kolejną jego miłością jest Ameryka. A czym jest dla niego warszawski Ursynów? Urodziłem się, a później wychowywałem się na jednym z podwórek na Ursynowie, warszawskim Ursynowie. Zawsze pamiętam jesienią, zwłaszcza teraz właśnie, zapach liści, które spadały z drzew. Za każdym razem, kiedy gdzieś czuję ten zapach, wracam sobie pamięcią do tamtych czasów. Pamiętasz, jak szliśmy sobie tym traktem zawsze do szkoły? Tak, bracie. Mateusz dużo mi opowiadał o swojej siostrze, o Matyldzie. Wiem, że mają wspólną pasję, jaką jest snowboard. A pamiętasz, jak szukaliśmy zegarka mamy? W tych śmieciach? Tak. Nie znaleźliśmy go, bo mama miała go cały czas na ręku. A czy pamiętasz, jak przed świętami Bożego Narodzenia wytrzepaliśmy na tym trzepaku wszystkie włoski z takiej drogiej skóry bawolej, którą mama kupiła w Bangladeszu? Kupiła? Pamiętam. Pomyślałem sobie, że jak tu już jesteśmy, to musimy stawić czoła naszemu strachowi. Nie. Idziemy do hydroforu. Nie. Chodź. To miło było, ale się skończyło. Fajnie było wrócić na stare śmieci. Na stare podwórko. Do zobaczenia za dwa miechy. Sambę zatańczy para numer 4. Mateusz Damięcki i Ewa Szabatin. Blackouts and voodoo dolls. I feel the premonition that girl's gonna make me fall. She make you take your clothes off, go dancing in the rain. She make you live like crazy in love, but she take away your pain. Like a bullet in your brain. Come on, outside, inside out, living a vida loca. She push and pull you down, living a vida loca. Her lips are dead. She will wear you out, living a vida.
No proszę, proszę. Mateusz Damiński. Zobacz, po tych standardowych tańcach tak się bałeś. Ja się bałem? No bardzo się bałeś. Ja słyszałem Ewa Szabatin, z którą od czasu do czasu się spotykam. Mówiła, że troszkę boisz się standardowych tańców. A tu się, znaczy latynoamerykańskich, a tu proszę. I to było i promenada piękna, i walki. Piotr Galiński. Ten Piotr Gąsowski wszystko wie już na temat tych tańców, wyjął mi z ust, co zobaczył. No jednak nie idzie nauka w las, ale powiem wam tak, bo tańcząc z Ewą Szabatin nie można tańczyć źle, ani żywiołowo, bo to jest jak się z Ewką tańczy, to się po prostu szaleje, bo to jest kobieta żywioł. I ten ogień i ten żywioł był, Mateusz, w twoim tańcu, był wielki, wielka różnorodność figur. Nie było jednej podstawowej akcji, zabrakło, przez to samba była płaska bardzo, nie było bouncingu. Ewa, uciekł Mateuszowi bouncing, wiesz, musisz popracować nad tym z kolegą. Beata Tyszkiewicz. No, nie kazali mi długo czekać, żebym cię mogła zobaczyć, bo wiesz, odsunęli mnie, że nie miałam o tobie mówić, bo wiesz, wiedzieli, że jesteś moim faworytem, to nie wolno mi było mówić. Więc nie dali mi długo czekać i no, samba jest takim tańcem, w którym należy uwieść partnera. Pani Ewo, to się pani udało, naprawdę. Dziękujemy bardzo. Pani solenizantce, a wy bouncingując, proszę bardzo, do Katarzyny. No i proszę, proszę, a Mateusz mówił, że nie leżą mu tańce latynoamerykańskie, a ja jako doświadczony samba instruktor daję im 10. A wy? Podróż z parkietu do mnie, do green roomu, a właściwie red roomu, to nie jest daleka podróż. A czy sport i podróże, oprócz aktorstwa oczywiście, to są twoje największe pasje? No sport, podróże, jeszcze dodamy do tego konie. I tak naprawdę na taniec nie starczyłoby czasu. Czy jesteś po prostu jednym wielkim, zapasjonowanym facetem? No, staram się być. Facet z pasją. Czy ktoś ma jakieś wątpliwości? Ewa, ciebie przed chwilą Piotr Galiński określił jako bombę energetyczną. Jaki jest najlepszy sposób na skuteczną regenerację energii po ciężkich treningach? Sen. Sen i sen. Jeszcze raz sen. No właśnie, w poprzednim odcinku widzieliśmy taką bardzo śpiącą Ewę, ale dzisiaj w tej sambie chyba nikt nie spał, głównie jurorzy, na pewno nie spali. Zobaczmy. Piotr Galiński. 7. Beata Tyszkiewicz. 10. Zbigniew Wodecki. 9. Iwona Pawłowicz. 7. Jesteśmy po pierwszej punktacji jury, a to nasza para numer 4. I ten element pojawia się w numerze telefonu, czyli 0-430-70-04. I również SMS-y o treści 4 pod numer 73-26 należy przesyłać. Ewa i Mateusz czekają na wasze głosy jako pierwsza para tego wieczoru. Dzięki. Ze studia TVN, na żywo taniec z gwiazdami. Rzadko zdarza się, żeby taniec tak komponował się z krajem zameldowania. Jako pierwsza w naszym programie American Smooth zatańczy American Girl. Sorry, Polish American Girl. Hymn amerykański jest bardzo patriotyczny i jestem dumna, gdy go śpiewam. Dla mnie Ameryka jest domem, bo tam się wychowałam. Są oczywiście rzeczy, za którymi tęsknię, ale to miłość ściągnęła mnie do Polski. To jest nasz domku. To jest Isis i Ozyrys. I to jest moja Ozyrys. Mój mąż, Adasiu. Przeprowadziłam się do Polski dla mojego męża. To jest nasz dom, malutki, skromny. Nie było łatwo zrezygnować z uporządkowanego życia rodziny i przyjaciół. Miałam dobrze płatną pracę, odnosiłam sukcesy w muzyce. Oboje wiedzieliśmy, że dla niego przeprowadzka do Ameryki byłaby trudna, również z powodów finansowych, więc zdecydowałam się przyjechać do Polski, by z nim być. Ale w moim życiu brakowało miłości i gdy go spotkałam, od razu wiedziałam, że to ten jedyny. To jest pan Puszek, nasz piesek. Do dzisiaj ją podziwiam za tą odwagę, za,
za miłość. Mówię ludziom, żeby podążali za głosem serca. Ja tak zrobiłam i moje serce jest tu, w Polsce. American Smooth zatańczy para numer 5, Isis G i Żora Koroliow. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn up for the best. I'm always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chaps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. On the light side of right. So always look on the bright side of death. Just before you throw your terminal breath. Zapraszam tutaj do siebie. Co to jest? Moje. Ale co to ma znaczyć? Kochani, to nie ten program. Dziękuję. No, no. Nie jestem w samolocie? Właśnie nie. To jest gwiazdy tańczą, ale tutaj. Z gwiazdami. Isis, I'm really touched, you know? Because... A, przepraszam, jestem poruszony, chciałem powiedzieć. I również chciałem się popisać, że ten język również znam. And so, what about you? Are you touched? I'm very touched. This dance reminds me so much of my grandparents. It makes me actually a little emotional because I love this era and this time period very much. Proszę Państwa, powiedziała, że jej dziadkowie wspaniale oddziaływują, ale w ogóle dużo rzeczy powiedziała, których nie jestem w stanie przetłumaczyć. Zbigniew Odec. Isis, to bardzo pięknie, że przywiozłaś to swoje serce do Polski. Jest na co popatrzeć. To jest pierwsza rzecz. A druga, ja może powiem o wrażeniach, bo ten American Smooth to nie bardzo siedzę w temacie, jakby ja pierwszy raz słyszę o takim tańcu. W każdym razie, jeśli chodzi o wrażenia, to ja chciałem ci podziękować, że zdecydowałaś się na udział w tym programie, ponieważ jak ja bym był tak atrakcyjną dziewczyną jak ty, to ja bym siedział godzinami przed lustrem w domu i w ogóle nie wychodził z tego domu. Więc obrazek piękny. Jeżeli coś ci może zagrozić, ponieważ jesteś piękną dziewczyną, blondyną, to może tylko zagrozić piękna satynka. Ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Tym razem, Isis nie. Tym razem nie. Tylko takie dwa słowa do Piotrusia. Dobrze podkreśliłeś, że tu, w tym programie, gwiazdy tańczą. Tańczą z dużej litery. Ale powiedziałem, gwiazdy tańczą z gwiazdami. Dokładnie, jeszcze tańczą z gwiazdami. Isis, no zagadka wielka, wiesz co, w pierwszym programie, pamiętam, tańczyłaś Mambo Super, potem gdzieś malutki taki dołeczek. Dzisiaj, no American Smooth dla American Polish Girl, no rewelacja. Delikatnie, dzień. Przyznaję, że jest taka jedna rzecz, którą ja pierwszy raz odkryłam w tym programie w tobie. Masz tyle żartów sobie i takiego fajnego uśmiechu, takiej delikatności. No po prostu piękne. Jakieś takie aktorskie nawet zapędy. Super, bardzo ładnie. Jestem pod wrażeniem. Good actress, et cetera, et cetera. You are so beautiful to me. Nuci, oglądając występy Isis, w tajemnicy przed swoimi żonami, wielu panów. Ale już z głosowaniem nikt ukrywać się nie musi. Zaczynajcie.
No nie, Piotr Gąsowski śpiewa, tańczy, mówi we wszystkich językach. Co ja to w ogóle robię? Nie wiem. Isis, are you going to stay for longer in Poland, even after the program ends? Absolutely, I love Poland. I wouldn't trade it for the world. Forever, maybe. Very possibly. Czyli zostajemy wszyscy w Polsce razem z Isis na zawsze. Spytałam, czy Isis zamierza zostać na dobre w Polsce, nawet po programie, powiedziała absolutnie tak. Żora, American Girl w American Smooth, sprawdziła się? No, Amerykanka, jak miało się nie sprawdzić? No właśnie, jak miało się nie sprawdzić? Proszę Państwa, jury, jak miało się nie sprawdzić? Piotr Galiński. 8. Beata Teszkiewicz. 10. Zbigniew Wodecki. Hej! Iwona Pawlowicz. 8. Do you feel positive? Oni są bardzo positive. Są positive nastrojeni, a ja przypominam wam numer telefonu, żeby głosować na Isis i Żorę za dzisiejszy American Smooth. Oto telefon 0430 70 05 i SMS o treści 5 pod numer 73 26. W dzieciństwie Toruń kojarzył mi się z piernikami. Potem z Kopernikiem. A ostatnio niestety z ojcem. I dla ułatwienia dodam, że nie jest ten ojciec ojcem Rafała Bryndala. Zresztą sam Bryndal z tym ojcem też na szczęście ma niewiele wspólnego. Widzisz, to jest Kopernik. Pomnik Kopernika. To jest najważniejsze miejsce w Toruniu. Tu się zawsze wszyscy ludzie umawiają. Ja tu się niejednokrotnie umawiałem z dziewczynami. Jedna tylko przyszła. No, kocham Toruń. Tutaj odzyskuję wiarę w siebie, bo to jest moje miasto. Ja się tu nie urodziłem, co prawda, ale tu spędziłem całe życie. Na dole ma próby mój brat, atrakcyjny Kazimierz. Dla atrakcyjnego Kazimierza pisałem teksty w ogóle. To jest mój brat. Cześć. Heja, Magda. Jacek. Lena. A ci panowie to są szwagrowie reszta, tak? Grupa. Ten koleś to atrakcyjny Kazimierz też między innymi, oprócz tego, że szybki Kazik. Rafał Bryndal jest autorem tekstów m.in. takich przebojów jak Jako mąż i nie mąż, Przychodził nocą, Wydaje mi się, że grzeszę. Tu jest... A gdzie ćwiczymy? Ćwiczymy tu w dom Artusa, to jest tam piękna sala. Tak, sztukateria mnie tak oczarowała tej sali, że głupieje w ogóle. Rzuciłem ją na kolana. Pierwszą kobietę, którą rzuciłem na kolana w życiu. Czego chcesz, kobieto, żebym zrobił? Voltas, proszę bardzo. Robię ci dla ciebie voltas, Ryszard. Sambę zatańczy para numer 6. Rafał Bryndal i Magda Soszyńska-Michno. Pienso con sueño para sido no volver a más. E mi pintava la mano la cara da su. E d'improvviso il vento rapida me llevo. E me echo volare nel cielo infinito. Volare, cantare. Co tu dużo mówić? Kochani, przysięgam, po raz pierwszy spłakałem się ze śmiechu.
Nie wiem, co powiedzieć. W każdym razie chciałbym zwrócić się do szanownego jury. Przynajmniej ja zauważyłem wszystkie elementy samby. I Botafogo z Voltas, promenadę, łoki, było wszystko. Nie wiem, Piotrze Galiński. Teraz Piotr Gąsowski przesadza, proszę Państwa. Ja też się popłakałem. A właśnie, a jak się czujesz? Właśnie, bo mamy coś przygotowane. A. Jak się, Rafał, czujesz? W tych falbankach i w kapeluszu czułem się jak Nelly Rokita. I dlatego może zawracałem gitarę wszystkim. Piotr Galiński. Nie, po prostu mowy mi odjęło. Rafał, ja wiem, że ty masz ogromne serce do tańca i tego już się nie da ukryć, prawda? Wielkie serce tańczące. Rafał, dla upowszechniania kultury tanecznej w ogóle nieważne są kroki. Tylko ta chęć, wiesz, ta żywiołowość, jaką tutaj widziałem, to jest to, była samba w 100%. Gratuluję ci. Zbigniew Bodecki. Ja myślę, Rafałku, kochany, że w dzisiejszych czasach poczucie humoru i dystans do siebie to jest na wagę złota. W związku z czym przyznaję ci, Rafał, złotego bryndala za ten temat. Złoty bryndalu. Dziękujemy. I brawo oczywiście Magda Suszyńska. Jak wiemy, dla Polaków samba jest tańcem bardzo egzotycznym. I przed chwilą mieliśmy kolejny tego dowód. A jeśli chcecie więcej egzotyki w stylu bryndala, głosujcie. I wcale nie była to toruńska samba, była to absolutnie uniwersalna samba. Rafał, Toruń jeszcze słynie z żużla. Czy tym sportem też się pasjonujesz? Tak, apator, oczywiście. Chodziłem jako chłopiec. I wiesz co, ale też chciałem wrócić do naszego programu, bo jak tak tutaj zdzierałem spódnicę z Magdy, to no, zawsze dobrze, że nie rozpędziłeś jak ci politycy, co mówią, że nie mają nic do ukrycia, wiesz? I oni zawsze też tak robią. A tu jednak, zawsze coś jeszcze można zedrzeć. Tak. A pozwolili wam tańczyć na posadzkach dworze Artusa? No pozwolili, będę na wszystko pozwalali tam w Toruniu. Naprawdę? Niczego ci tam nie odmawiają? Ojciec Rydzyk mi odmawia chyba. No ale posadzki w dworze Artusa nie odmówili. Widać, trening na pięknej, zabytkowej posadzce zrobił swoje, bo samba. Proszę, proszę bardzo. I prosimy o cenę jury. Proszę. Piotr Galiński. Za serce do samby. Beata Tyszkiewicz. 9. Zbigniew Wodecki. Iwona Pawlowicz. Rafale, Olsztyn kazał mi dać 10 tobie. Ja chciałam 2, więc jest średnia 6. To jest dobra. 31 punktów. To wielkie brawa od nas wszystkich. Pewnie od was również i pewnie również zagłosujecie swoimi telefonami i SMS-ami. Przypominam wam telefon 0 430 70 06 i SMS-y o treści 6 pod numer 7326. To nasza para numer 6. Magdalena i Rafał. Głosując na nas, nie głosujecie na listę numer 6, tylko na parę numer 6. Parę numer 6, jak najbardziej. Nasz program wyzwala w uczestnikach skrajne emocje. Niektórych do działania trzeba pobudzać, inni są z kolei nadzwyczajnie pobudzeni i należy ich wyciszać. Daria należy zdecydowanie do tej drugiej grupy. No to wyluzuj się. Nie, ja już mam totalne spięcie. American Smooth sam w sobie jest najtrudniejszym tańcem standardowym, także nie można powiedzieć, że to jest łatwe. Jeżeli ktoś jest bardzo ambitny, no to stawia sobie wysoko cele, tak? Wyszła wysoko poprzeczkę. Pan, hop. Dlaczego w tym stronę pogodzenie się z tym, że coś nie wychodzi? To jest bardzo trudne. Dara ma jeszcze jakieś tam swoje rzeczy w teatrze, w swoim serialu, więc jakby to wszystko się nakłada w całości. 4, 5, 6. Tak jest. Zasada jest prosta. Chodzi do domu, na futer, wchodzi do lasu. Kiedy wybrałam się na takie wyciszenie na tai chi, no czuję się jak nowonarodzona. Mam nadzieję, że jutro przed ostatnim dniem treningu przystąpię do pracy silna, zmotywowana. I że w końcu ten American Smooth zatańczy. American Smooth zatańczy para numer 1. Daria Widawska i Robert Kochanek.
turn off a game of golf. I make a play for the caddy. But if I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. By and by, I fly so high to dine on my front foot and heady. I just the dog is asking for more, 'cause my heart belongs. Proszę, i transparent z napisem Daria. Fani, uśmiechnięta Daria. Proszę Państwa, do tej pory mówiliśmy, pokaż mi swojego foxtrota, powiem Ci, jakim jesteś tancerzem czy tancerką, teraz pokaż mi swojego smusa, American, i powiem Ci, jaką jesteś tancerką, Daria. Co Ty na to? Czy to się zgadza? Ja po prostu czekam na opinię. A, rozumiem. Iwona Pawlowicz. Dario, i jesteś teraz dzisiaj drugą osobą, która udowadnia, że bardzo dobrze ten taniec się pojawił w programie. Może przez to, że foxtrot rzeczywiście jest takim tańcem, gdzie ciągle trzeba być w tym kontakcie takim, i to strasznie nas usztywnia. Tutaj jest większa dowolność, jest pięknie, elegancko, z wyczuciem, rytmicznie. Wiem, że jesteś zdenerwowana delikatnie za końcówkę, ale nie przejmuj się. Podobno ten żart, że kobieta, mężczyzna jak zaczyna, kończy, nie dotyczy kobiet. Także... Tata Tuskiewicz jest zwykle uśmiechnięta. Dario, moja kochana, powiem Ci, że status upadłej kobiety jest cudowny w życiu. Potem już wszystko wolno. Ale cieszę się, że mamy trochę Broadwayu. Poza tym naprawdę w wersji Black and White jesteś świetna. Pięknie wyglądaliście, pięknie tańczyliście. Zapraszam Was do Green Roomu. Daria Widawska i Robert Kochanek. Jak zwykle silni i zmotywowani, Daria i Robert dali z siebie na parkiecie wszystko. I mam nadzieję, że tym samym wystarczająco zmotywowali do głosowania naszą publiczność. No, nic dziwnego, że czasami ktoś się może w jakimś jednym małym kroczku pośliznąć, skoro Isis i Żora urządzili tu przecież lodowisko, a oni nie mają łyżew. No właśnie, a my po nich, niedaleko po nich tańczyliśmy. To i nie jakaś, wiedzieliście, że tam lód. Jakaś podpucha. No właśnie, a mistrz tai chi, powiedz, wcześniej próbowałaś tai chi albo jogi? Nie, nigdy w życiu. To po raz pierwszy? Pierwszy w życiu, raz I działa. Polecam każdemu. A ty próbowałeś, Robert, jogi albo tai chi? Znaczy, tak, kiedyś dawno, dawno temu, ale chyba muszę się tego mistrza wybrać, bo tutaj zdał egzamin wyjątkowo. No proszę, popatrzmy teraz na punktację jurorów. Tak się wyluzowałam, że nogi się pode mną ugięły. Cicho, już, teraz punktacja jury. Piotr Galiński. 8. Beata Tyszkiewicz. 10. Zbigniew Wodecki. 10. Iwona Pawlowicz. 8. Widzicie takie piękne punkty? Moi drodzy, oto numer telefonu 0 430 70 01 dla Darii i Roberta i SMS-y o treści 1 pod numer 73 26. Możecie już głosować. Dziękuję Wam serdecznie. Daria i Robert, mamy za sobą już połowę tańców konkursowych, moi drodzy. Dziękuję Wam serdecznie na razie. Teraz przedstawię Państwu tabelę. Tabelę ocen jury. Jak wyglądają oceny jury po pierwszych 4 konkursowych tańcach? Spójrzmy.
Mamy ex aequo, Isis i Żora oraz Daria i Robert łeb w łeb, tak samo dużo punktów od jurorów. Na razie od jury najmniej punktów otrzymali Rafał i Magdalena, ale to wszystko jeszcze się zmieni już za minut kilka, ponieważ po pierwsze wy będziecie głosować i być może odwrócicie te tabele w zupełnie innych konfiguracjach, a po drugie zatańczą dla nas jeszcze kolejne pary. Tuż po przerwie zatańczą jeszcze dla nas Krzysztof Bosak z partnerką, Justyna Steczkowska z partnerem, Jacek Kawalec z partnerką oraz Anna Guzik z partnerem. Zostańcie z nami. Ze studia TVN na żywo taniec z gwiazdami. Kiedy inni debatują, on tańczy. Ciekawe, która metoda okaże się skuteczniejsza i przyciągnie więcej zwolenników. And walk, and walk, and walk. Samba głównie charakteryzuje się tym, aby było w niej dużo bioderek. No i oczywiście to jest największym problemem. I raz, i raz. Mi się wydaje, że zawsze byłem osobą dość upartą i lubiłem takie wyzwania, w których trzeba pokonać własne ograniczenia. Moje życie to jest wyścig z czasem. Brakuje go i na treningi, bo chciałoby się przed każdym odcinkiem potrenować więcej. Ten apetyt rośnie w miarę tańczenia. Nie można wszystkiego sprowadzać wyłącznie do wyścigu, ale lubię rywalizację. Gdybym miał się ścigać z Kamilą, to na pewno w żadnej konkurencji tanecznej nie, bo byłbym z góry przegranej pozycji, ale może na przykład na go-kartach. Będę chciała chyba jednak prześcignąć go i wygrać z nim w tym wyścigu. Chodź tutaj! Wiadomo, że jest taka chęć bycia na pierwszym, bo to jest przyjemnie. No i kto wygrał? Powiedzmy, że był remis. And pop, and walk, and walk. Co ludzi przekonuje do nas? Myślę, że w dużej mierze jest to zasługa Kamili. Na pewno trochę osób chce zobaczyć, co Kamila jest w stanie wydobyć, czego nauczyć mnie. No i nie wiem, może niektórzy liczą na jakąś spektakularną klapę, ale mam nadzieję, że się zawiodą. Sambę zatańczy para numer 10, Krzysztof Bosak i Kamila Kajak. Casi esta manera no tiene la culpa, amo te comprenda, amo de me el pasado, ven belay, ven belay, ven belay, ven ven belay, ven belay, bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Zapraszam. Kamila i Krzysztof, muszę podzielić się takim spostrzeżeniem, iż powoli zaczynam myśleć, iż to ty stałeś za samorozwiązaniem Sejmu, wiesz, bo gdyby Sejm cały czas funkcjonował, miałbyś dużo mniej czasu na tańczenie, a teraz tańczysz więcej, tańczysz lepiej. Co ty na to? Wbrew pozorom jest odwrotnie. Rozumiem. Czyli mniej tańczysz teraz, mniej... No jest trudno, ale ćwiczymy z Kamilą tyle, ile potrzeba. Iwona Pawlowicz. Krzysztofie, ty tak poważnie, rzeczowo podchodzisz do treningu, to ja też tak poważnie, rzeczowo teraz cię ocenię. O matko boska. Na tym koniec, tak?
Naliczyłam 5 figur samby. Dużo. Dużo, Botafogo, słoki, promenetran, piwoty, role. Wykonane całkiem przyzwoicie. Przyznaję, że tak, akcja Bansing była, bo była rzeczywiście trochę kolankowa. Kamila wie, o co chodzi, ale była. Brakuje mi oczywiście czego? No, Krzysztofie, bioder, jak najbardziej. Aczkolwiek przyznaję, że w tych takich fragmentach byłeś taki macho, że wow. Jestem w szoku. Zbigniew Bodecki. I co? Cóż, jak teraz go będziesz bronił? Ja przecież z satysfakcją patrzę, jak poseł na Sejm z pokorą wsłuchuje się w głos społeczeństwa. A jeżeli pan sobie, panie Krzysiu, weźmie do serca to, co Iwonka powiedziała, ja myślę, że jak pan rzuci tę politykę, to pan będzie jeszcze na parkietach świata brylował. Tylko trzeba wziąć do serca, co to Iwonka oczywiście powiedziała. Brylował. Oczywiście. Dziękujemy bardzo serdecznie. Kamila Kajak i Krzysztof Bosak. Proszę Państwa, ja nie wiem, co notowania mówią o szansach Krzysztofa na wejście do Sejmu, ale wiem, że to, czy wejdzie do następnego odcinka naszego programu, zależy już tylko i wyłącznie od Was. Ja nawet mam wrażenie, że dzisiejsza samba była swoistym przełomem dla Krzysztofa. Krzysztof ma w sobie pewną naturalną nieśmiałość, a mam wrażenie, że ta samba Cię zakręciła zupełnie. Musiała mnie zakręcić, bo to jest zakręcony taniec i zawdzięczam to w szczególności Kamili, bo gdyby nie jej cierpliwość, to obawiam się, że trudno byłoby. Ja widziałam mnóstwo energii, piękny uśmiech, żar w oczach, wszystko to, co powinno być w sambie, widziałam w Krzysztofie. Kamila, czy pozwoliłabyś dzisiaj komukolwiek powtórzyć po Krzysztofie, że to była spektakularna klapa? Nie. Nie pozwolisz nikomu tak powiedzieć? Nie, nie pozwolę. Ja też nie. I miejmy nadzieję, że jurorzy ocenią tę sambę fajnie. Bardzo fajnie? Zobaczmy. Piotr Galiński. 7. Beata Tyszkiewicz. 8. Zbigniew Wodecki. Też 8. Iwona Pawlowicz. 7. No proszę, pełne 30 punktów za bardzo przełomową sambę. Bardzo się cieszymy. Cieszymy się z tych punktów i prosimy o więcej. Prosimy o więcej telefonów i SMS-ów. Oto numer telefonu 0 430 70 10 i SMS-y o treści 10 pod numer 73 26. Duety to mocna strona naszego programu. Ale o ile się nie mylę, jak dotąd żadna z naszych par wspólnie nie śpiewała. No, w każdym razie tak nie śpiewała, na pewno żadna. Jak pierwszy raz się zobaczyłam ze Stefaną, to Stefano poprosił mnie o płytę i on się zakochał w jednej piosence. Na którejś z kolei próbie przyszedł i zaśpiewał ją po włosku. To była dla mnie przepiękna niespodzianka od niego. I obiecałam mu, że nagramy sobie to w duecie. Cześć, Cinek. Yo. Mój brat Marcin pomoże nam nagrać piosenkę. Quello che io so che un giorno tornerà. Questo è quello che voglio di più. Piękny jestem, ale jeszcze raz. Śpiewanie jest trudniejsze, jak myślałem. Ma bardzo przyjemny głos. Sam Stefano jest ładnym facetem. Na pewno jest coś, co mogłoby zaiskrzyć na scenie. Da mi solo un momento e rimani ancora qui con me. Może przejdziemy razem do Sanremo. American Smooth zatańczy para numer 13. Justyna Steczkowska i Stefano Terracino. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I've got a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, a fever. When you hold me tight, a fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, a moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna try.
me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, a fever. In the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. A fever started long ago. Lasciatemi cantare, po la chitarra e mano. Lasciatemi cantare, solo nie. Dobrze, kochani, chciałem też powiedzieć, że umiem śpiewać. W każdym razie, drodzy państwo, i jednocześnie dać wam trochę czasu na odpoczynek. No, Czarna Pantera, naprawdę przepięknie. Ja jestem zachwycony. Odpoczywajcie, Beata Tyszkiewicz. Diabelska czarna kocica. Kocica na płonącym dachu. Pierwszy raz widziałam, żeby ktoś pana tak jednak rozgrzał. Zwykle to pan miał te ambicje. Stefano, rozumiesz? Nie. Nie, był się, to nie rozumiałam. To niech się nauczy. On... Niech się nauczy, masz się nauczyć. Ja mu wytłumaczę potem. Okej, okay, dobra. Rozgrzałeś Justynę. You get her hotter, you know? No, I... Yes. Me. You. It was about me, that I do this. Yes. Justyna też mówi po angielsku, duże brawa. Beata Tyszkiewicz powiedziała, a teraz Piotr Galiński. Beatko, myślę, że to zjawisko, które zobaczyliśmy tutaj, czyli piosenkarkę tańczącą zawodowo. Ja to zrobię. Haha, ale ja jutro mam wywiad w Teletygodniu i ja powiem to pierwszy. Proszę państwa, Justyna, stało się coś niewiarygodnego. Piosenkarka zatańczyła zawodowo, profesjonalnie. Gratuluję. Did you get it? Profesjonalnie. Dziękujemy bardzo. Cóż więcej niż dodać, nic ująć. Justyna i Stefano tańczyli dzisiaj do utworu Fever, czyli gorączka. I myślę, że temperatura mogła niejednemu z widzów podskoczyć. Ale pomoc medyczna nie będzie tu potrzebna. Za to wasze głosy jak najbardziej. Justyna zatańczyła jak profesjonalna tancerka, tak usłyszeliśmy przed chwilą. Stefano pięknie zaśpiewał i odkrył przed nami swój nowy talent. Tak, absolutnie. Dzisiaj ty możesz ocenić Stefano jako fachowiec i ty jesteś jego mistrzynią w śpiewie. Czy ma szansę? Ja naprawdę życzę jak najpierw, ma bardzo miły głos, gdyby poćwiczył. I dobry słuch? Czysto tak, śpiewa? Tak. Myślisz, że miałby szansę nagrać płytę? Ja myślę, że to jest drugi Ramazzotti. Proszę, Ramazzotti. To co ty teraz będziesz robił? Mężczyzno, śpiewał czy tańczył nie, w końcu? Nie, tańczę, jestem tancerz. Może być, będzie na pewno mój hobby teraz, że mam dobra uczycielem. Tak, korzystaj, absolutnie. Tak, ale jak hobby na pewno, ale no, jestem tancerz. Pod opieką takiego uczyciela, miejmy nadzieję, że Stefano może nawet nagra płyty, ale póki co dzisiaj American Smooth będzie oceniany przez jury. Zobaczmy, jak jury ocenia ten taniec. Piotr Galiński. Za to, co dzisiaj Justyna zrobiła, to ja wszystko podnoszę, proszę, sumowo. Beata Tyszkiewicz. 10. Zbigniew Wodecki. Iwona Pawlowicz. To nie czciła tylko moje przekonanie, 10. 40. 40 to jest zawsze eksplozja wielkiej radości nas wszystkich, wielkie gratulacje dla was. Dziękuję, nie chciałam tylko dziękuję, bo my tak strasznie chcemy zatańczyć tango, już się baliśmy, że wylecimy. Myślę, że dzięki. Mają wielkie szanse na tango, przynajmniej od jurorów, a jakie szanse od was, jestem przekonana, że nie mniejsze. Przypomnę tylko numer telefonu 0 430 70 13 i SMS-y o treści 13 pod numer 73 26 dla Stefano oraz jego kłota. Stefano Ramazzotti. Jak to ktoś ładnie ujął, prawdziwe gwiazdy są tylko na niebie. Podobnie zdaje się sądzić Jacek Kawalec. No i przez wrodzoną skromność nie zaprzeczę. You
Ja na przykład w ogóle nigdy się nie czułem żadną gwiazdą. Ja nie jestem gwiazdą, ja jestem normalnym kawalcem. Tu gwiazdą na przykład w tym programie była Helena Wondraczkowa. To jest dla mnie niekwestionowana gwiazda. Byliśmy drugi raz zagrożeni i właściwie byłem przekonany, że to ona zostanie w programie, a nie ja. Wielkie brawa dla nich. Dla mnie taniec to jest spontan. Ja bym chciał po prostu być w tańcu spontaniczny i nie musieć myśleć o kroczkach, o konkretnej choreografii. Ja chcę po prostu w tańcu kawalca. Blanka, chodźcie, bo tańczymy. Teraz przygotowujemy się do samby. No i tutaj już jest zupełnie zmiana klimatu, są tańce amerykańskie. Jezus, zabijemy się. Liczę na to, że Jacek zatańczy podobnie jak Paso Doble ten taniec. Poczekaj, ale to za mną ruszę, ja robię do góry wykop. Ja muszę dzisiaj 5 minut wcześniej wyjść, bo mam dubbing, słuchaj, gram. Małpę gram. Ej, Kak, zostaw gąbkę! Tylko szczotka zmyje ten brud. Dubbingowałem sporo różnych filmów. Byłem Gadżet Mobilem w Inspektorze Gadżecie, byłem Dimitrem w Anastazji. Pojawiam się w różnych serialach. Ale marzy mi się właśnie, żeby znowu zagrać coś fajnego, dużego w teatrze. Sambę zatańczy para numer 2. Jacek Kawalec i Blanka Winiarska. No i proszę, jest i choreografia ukłonów, jest całość. Proszę Państwa, takiej ilości pivotów, botafogos, voltas, nie wiem jak to się po portugalsku, trzęsionos to nazywa, kapitalne. Ja jestem porażony. Iwona Pawłowicz, czy ja ty też? Ja też jestem porażona, Piotrze. Ja myślę, że ty niedługo tutaj zajmiesz nasze miejsce. On już wszystko wie, proszę Państwa. Brawo, brawo. Rzeczywiście bardzo duża ilość naprawdę wspaniałych kroków sambowych. I teraz tak, myślę, że się rzeczywiście bardzo przyjąłeś tą pracą bioder, bo nawet ta marynarka, która je przykrywa, nie ukryła mi tej pracy, bo ta praca była... A ja mówiłem zdjąć przed programem. No zdejmij marynarkę. O, i przyznaję, że była, tak? Nawet ja się poczułem przez chwilę molestowany. Ale... Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo to widzą. Beata Tyszkiewicz jest zaszokowana tak dobrą wypowiedzią Iwony Pawłowicz. I właściwie już mi nie daje dokończyć, więc na nie nic nie mogę powiedzieć. Beata, proszę, nie, ja straciłam rację bytu. Ja w ogóle tu już jestem niepotrzebna. Bo Iwonka takiej się zmienił. Kochanie, charakter pod moim kup wpływem. Kup se pistolecik i zamknij się z Iwonką w windzie. Nie, Pani Maju. Samba jest tańcem, gdzie prowokuje kobietę do takich różnych niegrzecznych, różnych pozycji i tak dalej, i tak dalej. Ale ponieważ jest super niania na widowni i wy o tym wiecie, toście się pilnowali, bo jak nie, to taka poduszka i będziecie siedzieć tyle, ile macie lat. Mój syn też jest na widowni. Dziękujemy bardzo serdecznie. Łokujcie, łokujcie, kochani, do Katarzyny.
Jak widzieliśmy, Jacek Kawalec znakomicie podkłada głosy postaci rysunkowych. Teraz czas na to, żebyście to wy podłożyli głosy Jackowi. Im więcej, tym lepiej. No właśnie, Jacek wspomniał o tym, że dubbingował również animowaną wersję filmu Anastazja. Dmitrij, młody Dmitrij, a kto był Carewiczówną Anastazją no wtedy? No właśnie, to była Kasia, była Carewiczówną Anastazją i śpiewaliśmy razem piosenki i pojechaliśmy do Kopenhagi nagrywać tak. ten dubbing. I to był bardzo przyjemny czas, nie byliśmy tam sami. Nie? Ja wam powiem, że cudownie się nagrywa dubbingi z Jackiem Kawalcem, a jak się sambę tańczy, jak się tańczy sambę z Kawalcem? Jacek to niesamowita energia i czasami musiałam go trzymać. Co dużo miał nawet tej energii. No właśnie, widzę, że na próbach dyscyplina najważniejsza. No. No, kochani, daliście szansę Jackowi na to, żeby zatańczył wymarzone latino i dziś zatańczył dla was sambę. Zobaczmy jeszcze, jak ocenią te sambę jurorzy. Już możecie głosować, zobaczmy, ale najpierw jury. Piotr Galiński. 7. Beata Tyszkiewicz. 9. Zbigniew Wodecki. 10. Iwona Pawłowicz. 7. 33 punkty od jury zdobyły Jacek i Blanka. Moi drodzy, przypominam numer telefonu 0 430 70 02, żeby głosować na tę sambę i smsy o treści 2 pod numer 7326 dla Jacka i Blanki. Dużo głosów, dużo, dużo. Dziękuję wam pięknie. Ania, jak wiem, jest perfekcjonistką w każdym calu, dlatego bez żadnego ryzyka mogę powiedzieć, że w przypadku tej pary i tym razem wszystko będzie zapięte na ostatni guzik. Rocky był moim ulubionym filmem. W domu trochę się boksowaliśmy. Jak teraz się okazało, że startuje w Tańcu z Gwiazdami, to właśnie brat powiedział, że go for it, Rocky! Kondycja jest wzrosła, wrzuciła parę kilo, widzę, wygląda super. Łukasz jest bardzo dobrym trenerem. Nie zraża się moimi czasami humorami. Ma wiele takich pozytywnych cech, które akurat ze mną współgrają. Galiński! Teraz czarna mamba. Teraz następny zawodnik, pani Beata. Ja nie boksuję Beaty. No dobra, został ostatni. Zbigniew Wodecki. Panie i panowie, a w naszym programie zwycięża oczywiście nasza para. Myślę, że każdy z dotychczasowych odcinków jest naszym kolejnym zwycięstwem. Ludzie głosują na nie przede wszystkim dlatego, że jest super osobą. Jest dobra. A ja jestem czasem surowy, dlatego że jestem trenerem, ale też trzeba chwalić osobę drugą. Program może wygrać każdy, ale do tego wymagana jest ciężka, konsekwentna praca i ostry trening. Dobra, Zabelka, jesteś gotowa. American Smooth zatańczy para numer 11. Anna Guzik i Łukasz Czarnecki. Heaven, all but heaven.
Wydawało mi się, że znam Anię Guzik, takiej ciebie jeszcze nie znałem. O mężczyznach mówi się, że są metroseksualni, ale dzisiaj naprawdę pokazałaś swoje dwa oblicza. Chciałam powiedzieć, że nie biorę żadnych sterydów, że proszę mnie nie podejrzewać. Rozumiem, czyli nie, że testosteron, nie. Nie, nie, nie. Zbigniew Wodecki. Niagara seksu. Odwagi. Niagara seksu, też mówię. Kobieta wąż. Ania, następnym razem może mnie ugryźć. Jakbyś miała tylko ochotę oczywiście. Zwiedna, lekka, fantastyczna, z wdziękiem. No. Ale ona cię chciała przytulić. Nie wiem, czy wypada przytulić. Ale ja mówię, że w tej sytuacji nawet się da nawet, pogryźć. Aha, jeśli będzie zaszła taka potrzeba, oczywiście. Piotr, ja nie mam jadu, więc... No, ja dostałem kuksańca w nohal tam jako pierwszy. Chciałem wam oddać, tak bum, ale nie mam za co, bo muszę powiedzieć, że w tym zjawisku, jakim jest American Smooth, czyli w tym foxtrocie w stylu amerykańskim, wersji tej dowolnej, gdzie można stosować figury latynoamerykańskie albo z innych technik, w waszym pokazie było najwięcej prawidłowego foxtrota i przypominało to bardzo mocno taniec turniejowy, czyli ta akcja foxtrotowa była zdecydowanie świetna. Wypełniliście to innymi figurami z innego stylu i efekt jest taki, że było cudownie. No brawo. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Smusujcie do Katarzyny Skrzynec. O, proszę państwa, nasi jurorzy po ciosie, jakim był ten taniec, wyglądają na lekko zamroczonych, ale mam nadzieję, że wy mocno stoicie na nogach i o własnych siłach dojdziecie do telefonu. No ten taniec miał jakiś taki scenariusz. On śpi, ona chce jeszcze raz być in heaven, więc go budzi, on trochę ucieka, ale potem podchwytuje i jednak mamy American Smooth. Zrozumiałam, dobrze zrozumiałam. Tak, dobrze, że Łukasz dał się zachęcić. Scenariusz napisał życie. Prawda? Znaczy nie nasze, tylko w ogóle. No dobrze, a w twoim życiu to było twoje marzenie, żeby poćwiczyć boks? To znaczy właśnie ja zazwyczaj oglądam boks z bratem. Jestem widzem. Tutaj to akurat był taki pomysł, że dlaczego nie? Rocky to był jeden z moich ulubionych filmów, także... Czyli podjęłaś kolejne wyzwanie. Podjęłam rękawice. A w ogóle ten taniec chcieliśmy, talent Ani. Tak, chcieliśmy zadedykować Halinie Młynkowej i Robertowi. Oni wiedzą dlaczego. Całujemy was mocno. Dobrze, ja się dołączam. Tak. Łukasz, powiedz, czy Ania w ogóle ma czasami jakieś gorsze humory? Nie. Nie? Nie, Ania nigdy nie ma złych humorów. Nigdy. Nigdy. Rozumiem. Nie. Dobrze. Nie wolno mu było powiedzieć nic innego. Absolutnie. Jurorom absolutnie nie wolno teraz podnieść do góry gorszych ocen. No spójrzcie na Anię. Piotr Galiński. Bum. Bum. Beata Tyszkiewicz. 10. Zbigniew Wodecki. Iwona Pawlowicz. 9. No i proszę, 38 punktów i to bynajmniej nie wymuszone przez rękawice bokserskie, tylko przez świetny taniec. Przypominam wam numer telefonu, żeby na nich głosować. 0 430 70 11 i SMS-y wysyłajcie o treści 11 pod numer 73 26. Dziękuję wam serdecznie. Ania i Łukasz zatańczyli dla was American Smooth jako ostatni konkursowy taniec tego wieczoru. Możemy teraz przyjrzeć się zestawieniu wszystkich ocen jury. Jak wygląda nasza słynna tabelka? Na miejscu pierwszym od jury dzisiaj Justyna i Stefano, najwyżej ocenieni przez jurorów. Na miejscu drugim Ania i Łukasz, Isis i Żora na miejscu trzecim, to nasza pierwsza trójka. I Daria i Robert na miejscu trzecim również ex aequo, tak jest, mamy ex aequo. Najmniej punktów na razie zdobywają Krzysztof i Kamila. To są punkty przyznane przez jury. Jakie punkty przyznacie wy? Wszystko w waszych rękach. Na wasze głosowanie pozostało jeszcze 8 minut, więc bardzo proszę, dzwońcie, wysyłajcie SMS-y, wybierajcie swoją najlepszą parę. A ja przypomnę wam jeszcze skróty wszystkich 8 konkursowych tańców. Popatrzmy razem. Jeżeli głosujesz na Mateusza i Ewę, dzwoń 0430 70 04 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 4. Jeżeli głosujesz na Isis i Żorę, dzwoń 0430 70 05 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 5. Don't be silly.
silly chaps. Just burn some lips and a whistle, that's the thing. Jeżeli głosujesz na Rafała i Magdę, dzwoń 0430 70 06 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 6. Jeżeli głosujesz na Darię i Roberta, dzwoń 0430 70 01 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 1. Jeżeli głosujesz na Krzysztofa i Kamilę, dzwoń 0430 70 10 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 10. Jeżeli głosujesz na Jacka i Blankę, dzwoń 0430 70 02 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 2. Jeżeli głosujesz na Justynę i Stefano, dzwoń 0430 70 13 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 13. Jeżeli głosujesz na Annę i Łukasza, dzwoń 0430 70 11 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 11. Fundatorem nagrody dla tancerza jest Dax Cosmetics, producent nowoczesnych fluidów o konsystencji musu. Kaszmirowa gładkość w make-upie. Drodzy Państwo, przed telewizorami, drodzy Państwo w studiu. Droga Kasiu. Zauważ, jaki był poziom dzisiejszego odcinka. Żadna para nie zdobyła poniżej 30 punktów. Brawa. Brawa dla Was. A tym samym Wasza decyzja będzie naprawdę bardzo trudna. Ostatnie chwilki na Wasze głosowanie i kto zatańczy dla nas za tydzień. A kogo niestety nie zobaczymy już na naszym parkiecie. Wyniki zaraz po przerwie. Zostańcie z nami. Ze studia TVN na żywo taniec z gwiazdami. Kiedy waszą decyzją rozstała się przed tygodniem z naszym programem, uznaliście, że wolicie jednak, kiedy śpiewa. A śpiewa wyjątkowo i nie ma żadnych wątpliwości, że jest jedną z największych gwiazd piosenki. Dziś znowu u nas. Helena Wondraczkowa z Towarzyszeniem Szkoły Tańców Karaibskich SHO. Za tebou vím, tahle vášeň se mě dělá, mám vám po tisící s jinou odrzou. Jako vír tu se mnou točí ten rytmus šílenej, už se vidím ve tvých očích, teď si lápenej. Hej, hej, samba, samba, slovo, co stále tací, každý křičí samba, samba, a další pasti moje nohy líčí samba, samba, a ty mě stíráš pocit dávnou noblesou. Wow! Už to víš, až chytáš druhý dech ve víru, vášní ruku v ruce, noc má zelenou. Napovíš svým pohybem, co jiný hledá vásník, přináší tvou zvláštní proměnou. Jako vír tu se mnou točí ten hled, Samba, samba, slovo, co stále točí, každý křičí samba.
jedna z ulubionych piosenkarek polskiej publiczności, a nasze głosowanie zostało już w międzyczasie zakończone. Mamy podliczone wszystkie głosy i znamy już wyniki. Kto zatańczył dzisiaj po raz pierwszy i ostatni? Przepraszam, po raz ostatni. Nie pierwszy, ale ostatni. Na tę wiadomość czekaj. Justyna i Stefano. Ania i Łukasz. Krzysztof i Kamila. Rafał i Magdalena. Isis i Żora. Mateusz i Ewa. Jacek i Blanka. Oraz Daria i Robert. Proszę Państwa, w naszym programie, w odróżnieniu od wczorajszego meczu Polska-Kazachstan, zgaśnięcie światła oznacza sukces. Najwięcej głosów dzisiaj zdobyli. Justyna i Stefano. Drugie miejsce w dzisiejszym odcinku zdobyli Anna i Łukasz. Dobre oceny i również wiele głosów od Was zdobyli także dziś wieczorem. Rafał i Magda. A choreografie do następnego odcinka mogą spokojnie od jutra rana przygotowywać. Mateusz i Ewa. Zakomunikuję krótko kolejną dobrą wiadomość. Krótko. Tańczą z nami dalej. Isis i Żora. Ostatnią niezagrożoną parą dzisiejszego odcinka są Daria i Robert. I oto na parkiecie w pełnych światłach pozostają dwie pary i za nimi dwie piękne, przetańczone samby. Czy była to dziś wieczorem ostatnia samba Krzysztofa i Kamili? Czy może była to ostatnia samba Jacka i Blanki? Proszę Państwa, zatańczyli piękne tańce, zdobyli powyżej 30 punktów u sędziów, ale niestety dla jednej z tych par będzie to program ostatni. Niestety muszę powiedzieć, iż po raz ostatni spotkaliśmy się dzisiaj z Krzysztofem i Kamilą. Podziękujcie im wielkimi brawami. My tu w studio usłyszeliśmy takie ogólne na widowni. Na pewno wszystkim z żalem jest pożegnać się z... Żal jest pożegnać się z tą parą. Zatańczyli dzisiaj świetną sambę, ale komuś musiało zabraknąć jakiegoś jednego ostatniego punktu.
Ja wam serdecznie gratuluję, ogromnie dziękuję i mikrofon oddajemy należy mikrofon. Przez chwilę do was. Ja bym chciał bardzo podziękować Kamili za te wszystkie nasze godziny spędzone na sali, za to, że rzeczywiście tyle cierpliwości wykazała w nauczaniu mnie tych wszystkich tańców. Chciałbym podziękować mojej rodzinie i przyjaciołom, dzięki którym mogłem brać udział w tym programie, bo mnie wspierali w tym programie. I chciałbym podziękować wszystkim, z którymi mieliśmy tutaj okazję współpracować, bo naprawdę była to piękna przygoda i była bardzo przyjacielska atmosfera. No i tym, którzy wysłali SMS. Ja chyba się wydam banalna, bo ja chciałam powiedzieć dokładnie to samo i właściwie co każda para, która występuje w tym programie, która się żegna. Przede wszystkim moim najbliższym jury, przede wszystkim wam też. Powodzenia! Dziękujemy. A my spotkamy się jeszcze z Kamilą i Krzysztofem już jutro w programie Dzień Dobry TVN. Będzie im towarzyszył również Piotr Galiński. A za tydzień nasze gwiazdy będą tańczyć quickstepa i czacze. A ty leć już, bo spóźnisz się do Kuby Wojewódzkiego. A no właśnie, do widzenia. Do zobaczenia. Za tydzień.